Cześć i czołem. Witam cię serdecznie na moim kanale. Ostatnio jedna ze słuchaczek zwróciła mi uwagę, że nigdy się nie przedstawiłam. W żadnym nagraniu nie zdradziłam jak mam na imię. Dziękuję ci Aga za Komentarz w tej sprawie. I powiem wszystkim: cześć, nazywam się Weronika i prowadzę kanał kryminalny: Wrona na mikrofonie, który w sumie jest takim pomysłem na odstresowanie się od dnia codziennego, od tego jak wracam z pracy, kiedy dzieciaki już pójdą spać, w zasadzie czasami bawią się w pokoju obok, a ja mam chwilę dla siebie i chcę się oderwać, żeby nie myśleć o tym, co tam się działo w trakcie dnia. Chociaż mam dobre życie, to czasami każdy potrzebuje się zrelaksować, a z racji tego, że lubię słuchać różnych historii, nie tylko kryminalnych, sama postanowiłam założyć podcast, w którego prowadzeniu pomaga mi mąż. Mój mąż głównie obrabiał pierwsze nagrania, bo ja w ogóle nie miałam o tym żadnego pojęcia, nie potrafiłam obsłużyć żadnego programu, a tak naprawdę to nawet nie znałam żadnej nazwy. Ale tutaj on przyszedł mi z pomocą i tak sobie to robimy dla zajawki. Wiem, że fajniej by było, gdybym wrzucała filmiki, to znaczy nagrania regularnie, tak jak niektórzy, nie wiem, co tydzień, co trzy dni, ale na obecną chwilę nie jestem w stanie tego zrobić, dlatego że mam bardzo dużo innych obowiązków, a z racji tego, że to jest dla mnie forma relaksu, zabawa, to nie mogę tego przekładać ponad inne obowiązki. Mam też dwoje dzieci, które wymagają. Dużo czasu, mam też pracę i inne hobby, dlatego filmiki mam plan wrzucać regularnie, ale tak naprawdę nie wiem, jak to się potoczy, bo za każdym razem, kiedy chcę nabrać tej regularności, to coś mi w tym przeszkadza. Koniec tego gadania. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny podcast o mordercy. Myślę, że po części wstępnej część z was już będzie wiedziała, o kim mowa, dlatego że to jest dosyć znany polski zabój. 18 sierpnia 2013 roku w szpitalu zakładu karnego w Czarnym w województwie pomorskim zmarł 70-letni Henryk. Prawdopodobną przyczyną zgonu była miażdżyca, kardiomiopatia. Niedokrwienna, czyli postępująca choroba mięśnia sercowego prowadząca do zaburzenia jego czynności. Definicja jest wzięta z Wikipedii, ja absolutnie nie mam nic wspólnego z medycyną i nie znam się na chorobach serca. Rodzina nie odebrała zwłok swojego bliskiego. Pogrzeb został urządzony przez zakład karny na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sienkiewicza w Człuchowie. Koszty pogrzebu zostały częściowo pokryte z zasobów finansowych samego osadzonego, który miał pieniądze, dlatego że pracował w więziennej szwalni. Myślę, że część z Was już wie, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać. A i owszem, będzie to Henryk Moruś, który urodził się 25 marca 1943 roku. W Sulejowie, w województwie łódzkim. Moruś wychowywał się w pełnej rodzinie, podobno szczęśliwej, nie miał jakichś większych problemów behawioralnych, natomiast nie pochodził z zamożnej rodziny, co go troszkę w serduszko kło. Wychował się w klasie robotniczej i od najmłodszych lat był nauczany pracy przez swoich rodziców. W szkole miał niestety problemy z nauką. Można Posunąć się podobno, stwierdzenie, że nie był na zbyt inteligentny. Natomiast nie ma autora tego cytatu. To jest jakiś tam cytat rzucony na rozprawie sądowej od jednego z członka rodziny, więc taki dosyć rozmyty. Mężczyzna powtarzał klasy kilkukrotnie. Tak naprawdę to miał problemy z ukończeniem podstawówki. Kiedy zakończył swoją naukę, zaczął pracę jako murarz. W wieku 20 lat miał już żonę i doczekał się z nią trzech zdrowych synów. Wśród bliskich i znajomych miał naprawdę pozytywną opinię. Wszyscy uważali go za bardzo troskliwego męża, kochanego ojca i ogólnie same miał zalety. W 1986 roku Henryk został wezwany do szefa... E, na dwanik jako murarz, pracował do jako murarz doniósł na niego jego kolega z pracy Grabowski mężczyzna wtedy nie wiedział że ten donos to jest wyrok śmierci dla jego małżonki. 22 marca 1986 roku pani Teresa Grabowska udała się do Krawcowej wyszła od niej pół godziny później i udała się prosto do domu Miała powód, aby szybciutko biec do siebie, dlatego że około 22 wracał jej mąż, a każdego dnia witała swojego ukochanego z gotową kolacją i ciepłą herbatką. Henryk zakradł się do domu państwa Grabowskich we Włodzimierzowie z zamiarem zemsty na swoim koledze. Zakradł się do domu państwa Grabowskich. Wyrywając z płotu kilka sztachet. Potem policja stwierdzi, że mężczyzna musiał to zaplanować i czyhać na osobę, która wejdzie do domu, dlatego że trzymał te deski w ręce i porzucił je chwilę później. Jest to dosyć dziwnie wytłumaczone, i prawdę powiedziawszy, sama nie do końca rozumiem, co te sztachety mają do tego, bo równie dobrze mógł po prostu wyrwać sztachety, wejść na posesję i od razu wtargnąć do domu, nie czekając na nikogo ale niestety materiały nie są zbyt obszerne i nie wszystko jest do końca dobrze wytłumaczone. Tak czy inaczej, zakradając się do domu swojego kolegi, miał nadzieję spotkać go, ale natknął się tylko na jego żonę, Teresę, która akurat przygotowywała kolację dla swojego ukochanego. Zauważyła Henryka, który wtargnął do kuchni i trzymał w ręce broń. Kobieta błagała o swoje życie, uklękła przed oprawcą i błagała o go o litość, jednak mężczyzna nie okazał żadnych uczuć, jak później stwierdzi, i po prostu strzelił kobiecie dwa razy w łeb. Zabrał alkohol i pieniądze, które znalazł w kuchni, i opuścił dom. To była pierwsza ofiara seryjnego mordercy z Sulejowa. Ciało kobiety znalazł później jej mąż. Zrozpaczony mężczyzna wezwał od razu, Organy ścigania, które przybyły na miejsce prawie natychmiast. Stwierdzono, że kobieta zginęła mniej więcej dwie godziny przed powrotem swojego męża, który był bardzo zrozpaczony i wyrzucał sobie, że gdyby tak długo nie pracował, gdyby wracał wcześniej, bardziej dbał o żonę, nic by się nie wydarzyło. Wtedy nie miał jeszcze pojęcia, kto jest winny, ponieważ śledztwo stanęło w miejscu i policja nie dowiedziała się, kto jest sprawcą. Wyszło to na jaw dopiero dużo, dużo później, kiedy Henryk przyznał się do zarzuconego mu czynu. Potem będę opowiadała o tym, w jaki sposób policja powiązała go z tą zbrodnią. Natomiast było to wiele lat później, i na obecną chwilę, pan Grabowski, jedyne co mu pozostało, to ból i żal. Po sześciu latach od tego wydarzenia, Henrykowi zaczęło brakować pieniędzy. Zabrał więc broń, którą kiedyś znalazł w szopie swojego ojca i ponownie wyszedł na polowanie. Tym razem nie chciał już dokonywać żadnej zbrodni związanej z emocjami, tylko chodziło mu o pieniądze. Chciał się wzbogacić. Dokładnie wiedział, co chce osiągnąć, biorąc ze sobą broń i wychodząc z domu. Zamierzał w łatwy i szybki sposób zarobić pieniądze. 14 stycznia wszedł do sklepu 1001 drobiazgów. Przy Wojska Polskiego w Piotrkowie. Na pewno znacie takie sklepy, tak zwane Wszystko i Nic, gdzie można kupić zarówno szczotkę do czyszczenia toalet, foremki do pieczenia ciastek, sztuczne kwiaty, ubrania, zabawki i przeróżne inne rzeczy. I wiele rzeczy, które się nigdy do niczego nikomu nie przydadzą. W tym akurat sklepie ekspedientką była emerytowana nauczycielka. Była to 60-letnia kobieta, która wydawała się bardzo łatwym celem. Mężczyzna podejrzewał, że raczej nie będzie się broniła, tym bardziej, że wejdzie, nagle wyjmie broń, pobierze że chce kasę i tyle. Co może mu zrobić 60-latka, kiedy on jest w sile wieku? I tak, jak spo się spodziewał, tak się stało. Zamordowana kobieta to Donuta Krawczyk. Właściciel sklepu tak wspomina to wydarzenie. Byłem wtedy na działce w Poniatowie. Przyjechała moja mama z informacją, że, że muszę jechać do Piotrkowa, bo tam pani Danusia umarła. Przyjechałem. Policja była na miejscu, wzięli mnie na posterunek. Nie chciałem oglądać zwłok, no bo nie byłem przyzwyczajony. A poza tym, tak prawdę mówiąc, to wolałem zachować panią Danusię w pamięci jako żywą. Henryk nie obłowił się na tym napadzie. Zabrał tylko 580 tysięcy starych złotych, czyli, tak jak wskazam w artykule, 58 nowych złotych. Nie przygotował się w ogóle do tej zbrodni. Nie pomyślał, żeby sprawdzić jakieś tam skrytki, żeby zabrać towar ze sklepu. Nawet nie pomyślał o tym, aby sprawdzić portmonetkę, ekspedientki. Mężczyzna był bardzo nieczuły i w ogóle nie zdawał sobie sprawy chyba z tego, że skoro już dokonał takiego napadu, naraził się. To może skorzystać na tym więcej, czyli ukraść więcej. Natomiast on zakładał sobie z góry tylko jeden cel, czyli jedną rzecz, którą zrobi, robił to i opuszczał miejsce wydarzeń. W tym wypadku akurat było to zabranie pieniędzy z kasy. Jak zaplanował, tak zrobił. Pomyślał tylko o tym, że może warto utrudnić identyfikację ekspedientki, natomiast to mi się wydaje wybitnie głupie, ponieważ pracodawca na pewno wiedział, kto tam pracuje i nie musiał widzieć żadnego dowodu tożsamości owej kobiety. Natomiast Henryk pomyślał, że warto to zrobić, i jak pomyślał, tak zrobił. Zabrał torebkę owej kobiety i po prostu wyrzucił ją do kontenera. Nie otworzył jej, w ogóle nie zajrzał do środka, nie pomyślał właśnie o tym, żeby portmonetkę opróżnić i zrobił błąd, dlatego że kobieta miała w torbie więcej, niż wynosił cały utarg sklepu. Mężczyzna razem z torebką wyrzucił do kontenera 3 miliony starych złotych. Raptem dwa dni później, bo 16 stycznia 1992 roku, Henryk dokonał kolejnego zabójstwa, trzeciego już. Zamordował Andrzeja Kłosińskiego, który w koluszkach wracał z kantoru do domu. Mężczyzna miał przy sobie półtorej miliona starych złotych, które ukradł mu Henryk. W nocy z 11 na 12 czerwca przy ulicy Połanieckiej w Sulejowie, Mężczyzna popełnił kolejną zbrodnię. Zakradł się przez piwnicę do domu ciężarnej Zdzisławy i Mieczysława Beśków i zastrzelił ich śpiących w sypialni. W niektórych źródłach można znaleźć zarzut, że mężczyzna nie poznał się, że kobieta jest ciężarna. Natomiast jak można poznać śpiącą, ciężarną kobietę, która jest w trzecim miesiącu ciąży? Nie wiem, czy ktoś z Was posiada takie niesamowite umiejętności, natomiast ja ich nie posiadam i z całą pewnością nie potrafię po twarzy poznać, czy ktoś jest w ciąży, czy nie. Tak czy siak zostało to poruszone w sądzie i uznane za ogromne bestialstwo. Nie sam fakt tego, że kobieta została zamordowana, ale to, że Henryk nie poznał się, że jest w ciąży. Chociaż powtarzam, to był trzeci miesiąc. Henryk w sądzie zeznał później, że kobieta próbowała się bronić. Kiedy usłyszała wystrzał, zerwała się z łóżka na równe nogi i po prostu zaczęła okładać go pięściami. Natomiast on był wtedy młody i dosyć silny, zwłaszcza na jak dla kobiety, więc po prostu odepchnął ją z powrotem na łóżko, na którym leżała, i wystrzelił ponownie. Zabił ją i jej męża, po czym zabrał złotą biżuterię i uciekł. Tutaj ponownie wykazał się tym, że nie jest zbyt inteligentny i nie planuje w ogóle tego, co robi, tylko idzie na żywioł. Dlaczego? No, po prostu facet, moim zdaniem, robił to na łapu-capu, bo Beszkowie byli bardzo, bardzo majętnym małżeństwem i wszyscy o tym wiedzieli. I jestem pewna, że stanowił też o tym wystrój domu, ubrania, które mieli na sobie. Zresztą sam fakt posiadania tak dużej, jak było to przedstawione, ilości złotej biżuterii świadczy, że to były bogate osoby. Tym bardziej, że część tej biżuterii państwo mieli na sobie, więc nie znam raczej zbyt wielu osób, którzy sypiają w złocie, w prawdziwym złocie. Beśkowie mieli poukrywane kosztowności też w różnych pokojach, do których w ogóle, w ogóle nie zajrzał Henryk. Nawet nie przeszedł się po domu, żeby zobaczyć, czy jakieś fanty nie stoją luzem. A Beśkowie mieli ukrytą gotówkę w worku umieszczonym pod wanną, który leżał sobie luźno i po prostu można go było wziąć. Nie wiem, czy to jest jakaś standardowa skrytka, ale to już jest któryś, przypa któryś przypadek, o którym słyszę, że ktoś trzymał kasę pod wanną. Nie wiem, czy to jest jakiś zabytek PRL-u, czy coś, ale już zdarzało mi się słyszeć kilka razy, nie tylko w sprawach kryminalnych, ale też w życiu codziennym, że właśnie ktoś tam trzyma kasę. Ja pod swoją wanną nie mam nic wartościowego, natomiast Moruś właśnie tam chował swoje łupy. Czy wy może znacie kogoś, kto też chował, bo chował kasę czy tam inne kosztowności pod wanną? To mnie troszkę nurtuje, a jeżeli potraficie się odnieść do tego, dlaczego ludzie tam chowają, zwłaszcza, że jeżeli to robiło dużo osób, to oznacza, że to miejsce jest dosyć popularne. To tak jakby trzymać kasę w skarpecie w szufladzie. Nie wiem, czy można sobie wymyśleć bardziej oczywiste miejsce. W czerwcu 1992 roku Henryk Moruś zabił Józefa Jącka z Ciechomina, a raptem trzy dni później Jarosława Krzczoto ze wsi Adamów. Obie zbrodnie były popełnione na tle rabunkowym i mężczyzna nie znał wcześniej tych mężczyzn. Do wszystkich zbrodni doszło na terenie byłego województwa Piotrkowskiego, czyli Łódzkie. I jak wpadł? Bo to jest najciekawsze w tym wszystkim. Mianowicie, wpadł oczywiście na kradzieży. Była to kradzież kieszonkowa. Poszkodowany zapamiętał wygląd swojego oprawcy. Dodatkowo byli też świadkowie, i sprawa trafiła na policję, i w ten sposób organom ścigania udało się ująć Henryka Morusia. Stało się to pod koniec 1992 roku, i po odciskach palców policja doszła do tego, że mężczyzna jest nie tylko złodziejem, ale i mordercą. Początkowo mężczyzna przyznał się do wszystkiego, to zarzuciła mu policja, czyli do wszystkich siedmiu zbrodni. Tłumaczył się, że miał ogromne kłopoty materialne, nie było go stać na utrzymanie rodziny. Mężczyzna musiał zrezygnować z bądź co bądź bardzo ciężkiej fizycznej pracy murarza z powodów zdrowotnych, a mimo wszystko ludzie oczekiwali od niego, że będzie dalej głową rodziny i że będzie utrzymywał swoich bliskich. Nie chciał zawieść żony, nie chciał skazać synów na ubóstwo. Jaki miał wybór? Nie ukończył żadnej szkoły dającej możliwości pracy jako pracownik niefizyczny, nie odbył też żadnego kursu, nie miał żadnego pomysłu na siebie, nie miał majątku i nie miał też rodziny, która mogła mu pomóc, ani żadnych konotacji, więc co mu pozostało? Oczywiście. Zabijać i okradać innym, którym los dał więcej niż jemu. Prokuratura brnęła szybko i mocno do przodu, bo facet przyznał się do winy, brał czynny udział w wizjach lokalnych, a na koniec Benz, niespodzianka, powiedział, że on absolutnie nic nie zrobił, odwołał wszystkie swoje zeznania i powiedział, że kłamał, by bał się policji. Mężczyzna przez cały ten czas nie wykazywał. Emocji, nie płakał, nie śmiał się, nie był zadowolony. Było to ponoć bardzo dziwne. Podczas długotrwałego postępowania sądowego oskarżony w ogóle się nie odzywał, nie chciał zabrać głosu, pomimo tego, że sędzia pozwalał na to, zadawał pytania, wywoływał go do wakandy, nie okazał też skruchy, nie przeprosił, a nawet posunął się do obstenicznych gestów: a mianowicie obnażył się przed sędzią czyli no po prostu rozebrał się i sędzia dostał zawału. Sędziego oczywiście zmieniono, ale mężczyzna dalej był bardzo wulgarny, wykonywał różne gesty, próbował w ten sposób pokazać, że jest niepoczytalny i że nie powinien iść do więzienia. Natomiast nikt nie uwierzył w to, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co robił i że nie zdaje sobie dalej sprawy z tego, co się dzieje, biegli nie dali się nabrać i odrzucili takie stwierdzenie, uzasadniając, że występek był celowy. Występek, czyli to obnażanie się, wulgarne odzywki, walenie rękami w blat, i tak dalej, uważali, że mężczyzna robi to po to, żeby zmniejszyć wyrok lub chociaż załagodzić warunki do odsiadki, czyli żeby dostać się do szpitala. Specjaliści dostrzegli, że Henryk ma. Cytuję. Nieprawidłowo ukształtowaną osobowość z cechami paranoidalnymi, charakteryzującą się postawą nieufności i wrogości wobec otoczenia oraz obniżeniem uczuciowości wyższej. Jeżeli się odzywał, to robił to w bardzo spokojny sposób, pozbawiony zupełnie emocji. Nie był smutny, nie był dumny, nie był zadowolony, nie chciał się popisać. Nie chciał się chwalić tym, co zrobił, co jest często widywane, kiedy już wiadomo, że morderca się nie wywinie. Przy pierwszych przesłuchaniach, kiedy opowiadał o swoich zbrodniach, był wręcz podirytowany pytaniami, które zadaje prokuratura. Skoro się przyznał, no to po co drążyć temat? Morysz cały czas nie okazywał żadnych uczuć, również w areszcie. Zachował się, gdy był zupełnie obok. Słuchał, ale nie słyszał. Patrzył, ale nie widział. Po nim emocji nie było widać. To zachowanie było trochę prowokujące, takie bezduszne. Mówił Jacek Stępnicki, były dziennikarz, który relacjonował proces dla ówczesnego radia Piotrków. Rodzina mężczyzny utrzymywała, że Henryk był bardzo troskliwy, że był kochany, i że w ogóle nikt nigdy nie pomyślałby, że on może zrobić coś złego. Ale jednak jego ciała nie zabrali potem. W 1993 roku Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał Henryka Morusia za cztery morderstwa. Na karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. A trzy pozostałe morderstwa i trzy występki. Kradzież nielegalny wyrób alkoholu, posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia na 25 lat pozbawienia wolności. Czyli ogólnie za cztery morderstwa dostał czapę, a za trzy morderstwa i trzy występki dostał 25 lat. Czyli podsumowując czapa. Tym samym był ostatnim człowiekiem, który w Polsce został skazany na karę śmierci. Bo jak się zaraz dowiemy, wyrok nie został wykonany. Obrona wniosła dwie odrębne apelacje, zarzucając wyrokowi sprzeczności znajdujące się w ocenie sądu. Ich zdaniem sąd jedno mówi, a drugie wykazuje prokuratura i sami sobie zaprzeczają. 3 grudnia 1993 roku, w postępowaniu przed drugą instancją w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, uchylono wyrok. Uchylono jakby całość tego wyroku, czyli zarówno odsiadka, jak i kary śmierci, natomiast Henryk dalej pozostawał w areszcie. Zwrócono sprawę do ponownego rozpatrzenia, stwierdzając, że rozstrzygnięcie sądu w Piotrkowie było dotknięte istotnymi uchybieniami. Sąd doszedł do wniosku, że jedynym dowodem sprawstwa morderstwa Andrzeja Kusińskiego to jest tego, który wracał z kantoru. Przyjętym przez sąd pierwszej instancji było przyznanie się przez Morusia do tego czynu w śledztwie. Natomiast Morusiak jak wiemy, Odwołał wszystkie swoje zeznania, więc jego przyznanie się do winy nie miało mocy, dlatego że no, sąd nie powinien niby dać wiary w coś, czego nie ma, no bo przyznania się do winy ostatecznie nie było. Nie zostało też ustalone, czy w tym zabójstwie brał udział tylko Henryk, czy może ktoś mu pomagał. Na co mogą wskazywać zeznania trzech świadków, którzy zeznali, że widzieli tam więcej osób. Natomiast nie ma o tym informacji, czyli ja niestety nie, nie udało mi się dotrzeć do źródła, które by powiedziało, jak dokładnie te zeznania wyglądały. Tak czy siak, sąd w końcu wyrok podtrzymał i stwierdzono, że nawet jeżeli Henryk, był, działał z kimś, przy tym jednym morderstwie. To nie zmienia to faktu, że zamordował jeszcze sześć innych osób i za nie również należy mu się wyrok. Dlatego, tak jak mówiłam, wyrok został ostatecznie podtrzymany, ale niestety, a dla niektórych stety, pomimo tego, że sędzia dążył do wykonania wyroku, ponieważ uważał, że Europejska Konwencja Praw Człowieka dopuszcza taką możliwość, czyli kary śmierci, to chciał, żeby Henryk po prostu zginął. Niestety wtedy właśnie ta konwencja praw człowieka narzucała odroczenie tego wyroku. U nas wtedy w prawie mocno wrzało i trzeba było czekać na ostateczną wersję kodeksu karnego. Na nic się zdało chęci sędziego, dlatego, że Konwencja Praw Człowieka ostatecznie wymusiła zaniechanie kary śmierci i zamiana jej na dożywotni wyrok więzienia. To jest tak zwane moratorium. Już w 1998 roku, chroniąc życie wielokrotnego mordercy i złodzieja. 98 to jest rok, w którym właśnie kodeks karny już Zabronił wydawania wyroków. Kary śmierci można było dać do żywocie, ale już nie kary śmierci. Tym samym uchroniło Henryka od utraty jego życia, pomimo tego, że on sam zabrał siedem żyć. To jego było więcej warte niż tamte siedem. Henryk Moruś po wyroku został osadzony w więzieniu w Wołowie. Więzienie te jest przeznaczone dla recydywistów odsiadujących wyroki w systemie półotwartym oraz dla skazanych, którzy po raz pierwszy są w takim przybytku, w trybie zamkniętym. Nie jest to może więzienie o najwyższym rygorze, ale też nie ma jakichś rewelacyjnych warunków. Mężczyzna trafił do średnioosobowej celi. Zachowanie mężczyzny zostało ocenione jako bardzo dobre, dzięki czemu pozwolono mu pracować w szwalni, szy szył skórzane piłki i dzięki pieniądzom z tej pracy mógł, że tak powiem, po części opłacić swój własny pogrzeb. Jak był traktowany przez więźniów, niestety nie wiem, nie zostało to ujawnione. Natomiast jako morderca pewnie całkiem nieźle. W 2008 roku morderca Sulejowa Chciał wyjść na wolność i wniósł o ułaskawienie do ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Swoją prośbę motywował tym, że kara, którą do tej pory odbył, ludzie, których spotkał i praca, którą podjął, zmieniła jego życie na zawsze. Zrozumiał swój błąd, jest pełny pokory i stał się lepszym człowiekiem i naprawdę szczerze żałuje tego, co zrobił. Przeprosił też za wszystko. Napisał, że w więzieniu doznał duchowego lśnienia i został świadkiem Jehowy. Miał nadzieję, że po wyjściu z więzienia, właśnie w ich gronie, spędzi resztę swojego życia i że tam odnajdzie przyjaciół i ludzi, którzy pomogą mu pozostać dobrym człowiekiem. Bardzo ciekawe i ładnie napisane, zwłaszcza jak na człowieka, który pokazał się jako osoba bez emocji. Sąd Apelacyjny w Łodzi i Sąd Okręgowy w Piotrkowie, moim zdaniem na całe szczęście, wydały opinię negatywną co do wniosku o ułaskawienie. Ich zdaniem, ach, może tu przytoczę cytat, cytat sędziego Jacka Gasińskiego, który był wtedy przewodniczącym Trzeciego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie: Bez najmniejszego wahania, wydałem negatywną opinię do wniosku o ułaskawienie zbrodniarza. Nie miałem żadnej wątpliwości, bo nie widzę żadnych szczególnych okoliczności, które miałyby zajść po wyroku. Czyli podsumowując, nikt nigdy nie widział ani nie słyszał, aby w życiu Henryka i w jego postępowaniu była jakaś zmiana. Ani nie był bardziej otwarty, ani nie wyrażał emocji. Tak naprawdę wydawało się, że te wszystkie lata, które odsiedział. Nic w nim nie zmieniły. Ciężko też było powiedzieć, czy mężczyzna odnalazł się w więzieniu, czy może to jednak było przytłaczające doświadczenie. Ze względu na coraz gorszy stan zdrowia, pod koniec 2009 roku przeniesiono go do zakładu karnego we Wrocławiu. Henryk Moruś ostatecznie zmarł 18 sierpnia 2013 roku w szpitalu Zakładu Karnego w Czarnym. Miał 70 lat więc naprawdę sobie jeszcze pożył. W internecie można natknąć się na różne komentarze. <laughs> Niektórzy chcą budować mu płomnik, ale niestety nie tłumaczą dlaczego. A inne obśmiewają polskie sądy, które nie potrafiły doprowadzić do wykonania wyroku kary śmierci na osobie, która pozbawiła ludzkości aż 7 żyć. Ludzie nie chcą, żeby z ich pieniędzy byli utrzymywani tacy zwyrodnialcy, z drugiej strony, nikt nie chce brać odpowiedzialności za odebranie życia drugiemu człowiekowi, nawet takiemu, na którego są mocne dowody. Tutaj często przywołuje się sprawę Tomasza Komendy, który został wskazany za niewinność. Ja przyznam szczerze, jeszcze nie śledziłam dobrze tej sprawy, ale pomału się przymierzam. Wiem, że internet aż po prostu pęka w szwach od tej historii, ale to fajnie. Mam nadzieję, że więcej będzie dobrych wyroków, i niech ludzie nie boją się wątpić, chociaż ja sama w niektórych wypadkach popieram karę śmierci, i tutaj na przykład jest mi żal, że facet, który zrobił coś takiego, cały czas mógł sobie żyć, mógł się leczyć, mógł mieć pomoc psychologów, terapeutów, lekarzy itd. A co z rodzinami, które utraciły tych swoich bliskich ojców, córki, siostry, braci? Ich, ich wszyscy mają głęboko. A wy, co wy o tym myślicie? Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania, zadzwoneczkonowania i wszystkiego innego. Do usłyszenia w następnym podcaście. Pa!